Kochani widzowie, nadszedł ten dzień, w którym będziemy śledzić Pennywise'a. Przed odcinkiem przygotowałem sobie 3 potki na niewidzialność, które dzisiaj wypijemy i udamy się do kanałów totalnie niepostrzeżeni i będziemy śledzić Pennywise'a w jego kanałach. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto. Dodatkowo zaproszę was na Instagrama, ponieważ tam od czasu do czasu wrzucam jakieś story, wrzucam również zdjęcia, więc zachęcam do tego, żeby tam wbić, ponieważ już mamy ponad 40 tysięcy obserwujących. Już nawet ponad 41 tysięcy, więc lecimy po 50 tysięcy, dlaczego by nie? Zapraszam wszystkich nowych, których jeszcze nie ma na Instagramie, właśnie tam linki są w opisie, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Jestem widzowie przed moim domkiem, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, przygotowałem sobie tutaj potki na niewidzialność, które mam. Już są tutaj gotowe w właśnie tym, jak to się nazywa, stole alchemicznym. No to w ogóle znowu osiągnięcie dostałem, nie wiedzieć czemu, ponieważ coś jakby... Aha, ja wiem chyba dlaczego mi się na nowo osiągnięcia zbierają, bo ja mam nowe konto przecież, bo mi ukradł Pennywise moje stare. Dobra, wyjaśnione dlaczego na nowo osiągnięcia zdobywam, okej. Nieważne, w każdym razie tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj będziemy chodzić po kanałach i śledzić Pennywise'a. Z tego też powodu muszę ściągnąć zbroję. Ja wiem, że to jest nie do końca bezpieczne iść do kanałów bez zbroi, no ale będziemy mieli potkę na niewidzialność, więc myślę, że w jakim stopniu jest to bezpieczne. Ja oczywiście też chciałbym się pozbyć tego wiadra wody, z tego powodu, że... woda mi się tam nie przyda w żaden sposób, a może mi się przydać mleko, jak będę musiał, nie wiem, na przykład wypić to czy coś. Więc ja wyleję tą wodę i idę szybko tutaj do moich krów zabrać sobie mleko, no bo to się może przydać, tak mi się wydaje, że może być taka sytuacja, chociaż... Kurczę, drugie, ja jeszcze wezmę sobie jeszcze jedno wiaderko, bo chyba będę miał gdzieś tam w moim magazynie. A dobrze byłoby mieć, no bo może akurat się przyda, może akurat, więc trzeba być przygotowany na wszystko. Akurat tu mam wiadro wody jeszcze, no to super. Dobra, weźmy może tak, zamiast kiji, zamiast łopat, nie, dobra, zamiast siekiery, bo raczej drewna nie spotkamy pod wodą. I zróbmy tak, okej, okay, tu szybko mleko pod ręką, żebyśmy mieli, jest wszystko tak jak należy. Dobra, słuchajcie, przyszedł ten czas. Jest noc, czyli moment, w którym Pennywise najprawdopodobniej będzie się w ogóle gdziekolwiek pojawiać. Pora jakby zmierzyć się z nim, pora zmierzyć się z nim. Więc pijemy potę i lecimy ten. Tylko wiecie co, bo mnie jeszcze oczy bolą, ja sobie założę okulary. Dobra widzowie, praca przy komputerze, dużo trzeba siedzieć, to później oczy bolą. Dobra, pijemy potę i lecimy na dół. Ej, czy ja tak wyglądam? O nie, mnie tak widać tutaj. Ale mam nadzieję, że mnie tak nie widzą. Oby, dobra, nieważne. Mam nadzieję, że nikt mnie tak nie widzi, ale dobra, lecimy do kopalni zobaczyć, jak wygląda sytuacja i pośledzić trochę Penny. Jest tutaj od razu na starcie, okej. Mamy go od razu na starcie, chodzi po kanałach, czyli totalnie nie spodziewał się tego, że ja wejdę w ogóle do tych kanałów. No i to oznacza, że on mnie nie widzi, skoro ja przyszedłem, a on dalej sobie tutaj tak hasa. Normalnie to on się pokazywał i znikał. A teraz normalnie chodzi. Jak widzę, oświetlił też kanały, więc może wyłapaliśmy go akurat na tym, jak oświetla kanały, więc ciekawie, ponieważ tutaj było totalnie ciemno. A teraz jednak jakieś oświetlenie jest. O nie, ale tu nie ma oświetlenia totalnie. Dobra, idę za nim. Idę za nim, bo on i tak mnie tutaj nie widzi. Szkoda tylko, że mogę mieć pochodnie w ręce, ale bym wtedy tutaj oświetlał, więc może niekoniecznie nie jest to najlepszy pomysł. Ale lecimy za nim. Tam jest znowu oświetlone, widzę na końcu. Więc to po prostu jest taki tunel. On tylko oświetlił skrzyżowania, na to wygląda. A normalnie nic nie oświetlał innego, więc dosyć ciekawe. Ale ciekaw jestem, czy znajdziemy jakąś jego bazę, czy coś tego typu tutaj w tych kanałach, bo na bank tutaj coś musi być takiego. Pytanie tylko, co to takiego będzie. Dobra, widzę, że tutaj to jest pierwsze skrzyżowanie, jest drugie, on skręcił w lewo, okej. O, widzowie! Minęliśmy się z nim. Było niebezpiecznie, ale dobra, udało nam się przeżyć. O nie, czy on podejrzewa, że ktoś go śledzi? Czy on podejrzewa, że ktoś go śledzi? O nie, 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 on z mieczem łazi. Dobra, on chyba podejrzewa, że ktoś go śledzi, chyba podejrzewa. Bo ewidentnie teraz rozgląda się i macha mieczem, więc nie możemy być blisko niego. Trzeba się ciągle trzymać na dystans. Nie podchodzimy blisko. W kanałach to będzie w miarę łatwe do osiągnięcia, bo normalnie w jakimś domu to byłoby ciężkie. No ale tu są długie korytarze, więc jesteśmy w stanie te kilka kratek zawsze luzu zachować. Więc zachowujemy ten luz totalnie. Nie chcę się zbliżać do niego. Tym bardziej, że mam Optifine'a, to będę się patrzył po prostu na przybliżeniu na niego, co on tam wyprawia. Zbliża się do kolejnego skrzyżowania. Tutaj najgorsze jest to w tych tunelach, że tunel, jak i tunel, każdy wygląda identycznie. I ja się mogę zgubić w tym wszystkim, to jest najgorsze. Nie, no póki co wiem, że przyszliśmy tam w prawo, jeszcze raz w prawo. Stamtąd przyszliśmy w ogóle tak swoją drogą. Okej, czyli jesteśmy w takim bardzo jakby miejscu znanym mi, więc tutaj tam jest wejście. Przecież nie, tam nie może być wejście.
kurde, przeszedł koło mnie. Miałem trzymać dystans, A jednak tu przechodzi obok mnie. Dobra, on coś planuje w tych kanałach ewidentnie. Krąży coś tutaj w tej okolicy, tutaj coś może być, o czym on nie chce nam pokazać. I trzeba to prześledzić, bo tutaj coś na bank musi być, No ja nie uwierzę w to, że on stworzył tak ogromne kanały, które donikąd nie prowadzą. No to nie może tak być. Na pewno któryś kanał do czegoś prowadzi. Pytanie teraz, dokąd i do czego? To trzeba wszystko zlokalizować. Jednak się myliłem, jednak tutaj nie ma przejścia. Czyli ja już się zgubiłem w sumie w tych tunelach. Już nie wiem, gdzie jestem tak naprawdę. Bo myślałem, że tutaj ten moment to jest miejsce, w którym jesteśmy jakby w już przy tym wyjściu, ale chyba jednak nie. Tu też nie. Ja naprawdę już się zgubiłem, nie wiem totalnie, gdzie jestem. Znowu on podejrzewa, że ktoś za nim chodzi. Znowu coś podejrzewa. To nie jest w żaden sposób dobry znak. Ja w ogóle mam dźwięki z Minecrafta? Mam, ale bardzo cicho, ja sobie lekko je podgłośnię. Dobra, lećmy za nim dalej, bo... O, tu jest chyba to wyjście. Tak mi się wydaje. A nie, to jest to drugie, okej. No to... Zawsze jakieś wyjście mamy przynajmniej, nie? Dobra, gdzie on idzie teraz? Bo to jest ciekawe dosyć. Idzie długim tunelem do przodu ciągle przez siebie. Ciekawe, dokąd one prowadzą w ogóle. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, widzowie, dokąd to może być prowadzone. Ale on tutaj... Ma jakąś potę. Wypił jakąś potę, widzowie. Ja sobie herbę piję na poprawienie humoru. Bo tu się naprawdę dziwne akcje dzieją. Ej, on wraca na drugą stronę. Dobra, chyba mnie nie widział. Gdzie? Nie wiem, jaką on potkę wypił. Ale ewidentnie coś wypił. I teraz pytanie, co to jest takiego? Co on wypił takiego? To jest podejrzane bardzo. Ale dobra, idziemy za nim dalej, bo on tutaj ma mnóstwo tych tuneli. Ja widzę, że ten tunel się nie kończy. Nie widać końca tego tunelu. Co jest, kurczę? Dokąd to wszystko prowadzi? Ej, dobra, wiem, gdzie jesteśmy. Tu na lewo jest teraz wyjście do tego kanionu. O nie, on podmienia... Co? Czemu on podmienia na te czerwone? Czy on jakoś to oznacza teraz? W jakiś sposób konkretny? O kurde, teraz się zrobiło jeszcze mroczniej. No nie. Chyba zrozumiał, że tamte pochodnie źle wyglądają i za dużo światła dają i chce ich dać teraz coraz mniej. A tutaj co? Tu oznacza pewnie... Tu coś będzie chciał pewnie robić, ale tam mnie ciekawi. To wyjście. Nie wiem, czy on tam pójdzie, czy nie, ale... Ale tam jest wyjście do tego kanionu, tego, który jest wysadzony tą bombą. O, wraca. O nie, akurat mój Facebook się odezwał. Widzowie, bardzo przepraszam, jakby to nie u was było. Dobra, wracamy z powrotem. Lecę za... Ej, on idzie w tamtą stronę tego wyjścia. Ej, dobra, czy on coś planuje? On sobie zrobił takie dojście tutaj, które pozwala na to, żeby widział tutaj, co się dzieje w tych tunelach, ale to jest mega podejrzane. Okej, stawia tu też pochodnie na starcie. To jest dziwne. Ja jestem ciekaw, czy on zrobi jeszcze jakieś inne dojście z jakiejś innej strony. Na przykład tam, czy tam. Ej, tam coś jest! Tam jest jakieś dojście już. Czy tam jest jakiś tunel, który jeszcze tam prowadzi? Ej, co on tak chodzi obok mnie? Ja nie chcę być tak blisko niego. Ała! Mam nadzieję, że tego nie słyszał. Dobra, chyba nie słyszał. Dobra, on pływa sobie, okej. Okej, Pennywise też lubi sobie popływać, rozumiem. Dobra, on tutaj to rozświetla jakoś, ale dziwne, że on tyle światła daje. Myślałem, że on będzie dawał tylko na skrzyżowaniach te światła. A teraz nagle rozdaje tutaj więcej tych pochodni, to jest podejrzane. W tamtą stronę byśmy prawdopodobnie doszli do tamtego wyjścia, bo tam mi się wydaje, że jest kolejny tunel, który wchodzi w ten kanion cały, więc tam mi się wydaje, że to może mieć jakieś znaczenie. No ale nie wiem, to jest takie tylko moje przypuszczenie. I czemu akurat tylko na tym odcinku poustawiał tyle pochodni? Ej, to on się gdzieś wkopuje, to jest jakaś jego tajna baza? Co on tu robi? Czy on dopiero tworzy tajną bazę? Ej, to jest podejrzane. Ja mam, za minutę mi się kończy potka, więc ja tutaj sobie odejdę lekko na bok i szybko sobie wypiję kolejną potę, bo trzeba. Dobra, nie ma go. Szybko pijemy. Mamy kolejną potę na kolejne 8 minut. Możemy być spokojni o nasze, prawda, minecraftowe życie. Ej, on tu coś zrobił i coś tam schował. Tylko pytanie, co? To jest ta ściana chyba. Dobra, niech on sobie pójdzie. Idzie sobie? Niech skręci. On tu jakąś pułapkę zastawił. O nie, on ciągle patrzy na to. On czeka, aż ja to rozwalę. To nie możemy tak zrobić. Czyli to jest podpucha na mnie. Okej, ja nie jestem głupi, się nie nabiorę. Przyjdę tu kiedy indziej to sprawdzić, co tutaj takiego się kryje za tą ścianą, co on tam schował.
Oho, biegnie, biegnie znowu w tamtą stronę. Czyli coś tutaj jest? Może to rozkopię. On pamięta, gdzie to było? Jasne, że nie pamięta, że to jest głupek. No, to ładnie. Zakopał coś i on sam nawet nie wie, gdzie to było. Dobra, tu coś na dole. O, ej, tu coś masz? Co to jest? Nie! No, chyba zwariował! Chyba zwariował! On będzie chciał wysadzić palionową, on tak wszędzie podkłada to TNT, czy tu jest naprawdę ich więcej? Ej, dobra, to jest, widzowie, to jest, to tak być nie może. Tak być nie może, będę musiał to sprawdzić, czy to jest... Jaką pułapkę zastawił! Co za chłop! Co za chłop, jaką pułapkę zastawił! Nie, 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 czekajcie, musimy to rozwalić. O kurczę, ja mam zbyt potężny kill-off. Weźmy to. Dobra, dobra, zamurowaliśmy to, pozbyliśmy się tej pułapki. Nikt się na nią teraz nie nabierze, ja na to nie pozwolę. Dobra, on idzie znowu w tunel. Ej, tu jest totalnie ciemno, ten tunel jest jeszcze nieoświetlony. Pytanie, dokąd on prowadzi? Nie wiem, ale on dalej rozstawia pochodnie. Dobra, idziemy za nim w takim razie. On dalej nie pokazał, nie poszedł do żadnej tutaj bazy. Ja jestem ciekaw, w którym miejscu tutaj będzie miejsce, w którym on właśnie ma jakieś takie swoją, wiecie, takie swoje, jak to się mówi, swoje kilka metrów kwadratowych. Bo tu na bank gdzieś jest takie miejsce, tylko pytanie gdzie? Ale gdzieś jest na 100%. Tylko mam nadzieję, że tam pójdzie gdzieś na jakiś spoczynek czy na coś, bo trzeba zlokalizować to miejsce, bo prawdopodobnie tam może być coś, co pozwoli nam go zniszczyć. Może tam jest, nie wiem, chociażby jakieś łóżko jego, w którym on śpi, w którym się respi, nie wiem totalnie. Dobra, tu gdzieś idzie. Pytanie, co będzie się kryło na końcu tego korytarza? Czy on chce zamurować ten korytarz? My chyba powinniśmy być na drugiej stronie w takim razie, skoro on chce to zamurować. Ej, on ewidentnie to muruje. Pytanie, czy on tutaj nas nie uwięzi razem z nim. Czy ja na pewno chcę tutaj być? Najwyżej przepłyniemy dołem. Przepłyniemy dołem najwyżej. Chociaż... Dobra, okej. Okay. Zamurował to. I co teraz? Muruje to całkowicie. Okej, okay, czyli on chciał zamaskować. Czy to jest w tym momencie miejsce, w którym on ma jakąś swoją bazę? I on po prostu w ten sposób odciął ten tunel, tak żeby nikt nie myślał, że tutaj cokolwiek jest. Może tak jest, może tak jest. Nie wiem, idę za nim. On znowu wypił jakąś potę. Znowu coś pije. Co on robi? On nabiera... On pije zwykłą wodę? Ej, czy on pije zwykłą wodę właśnie w tym momencie, jak on sobie coś tam bierze z tego? Ej, to jest podejść... Ej, tam coś jest na końcu. Tam coś jest na końcu. Ej, on tam ma jakąś bazę swoją. Czy my odkryliśmy w tym momencie tajną bazę Pennywise'a? Ej, to się mocno zapowiada tutaj. Dobra, on tu ma mnóstwo nietoperzy. To jest tak przerażające miejsce. Wow. Szedł równo za mną. Zabił nietoperza w locie. No przecież co to ma być? Dobra, on idzie tam na sam... Ej, tam jest jakaś jego tajna baza, ja tam widzę jego głowy. Czy to są jego maski, które on zakłada? Czy on tak naprawdę ma jakąś inną twarz, tylko zakłada maskę? Ej, to... Do jakich ja tutaj wniosków dochodzę, mnie to totalnie przeraża. Ej, on wyrzucił coś do tej wody. Czy to jest jakieś jego serce? Ej, dobra, my odkryliśmy jakieś totalnie dziwne miejsce. Gdzie on jest? Wchodzi tu, okej. Ile tu jest tych posągów? Wszystkie patrzą do środka. Nie wiem, może tu odwalnie jakiś piorun na środku zaraz w niego, czy coś. Nie wiem totalnie, ale dobra. Tu jest coś do góry. O kurde, tu jest wyjście do nieba normalnie widać, czyli to można znaleźć normalnie z góry. Ej, to jest podejrzane, co tutaj się dzieje. To jest podejrzane, jak wszystko w sumie, co się tutaj dzieje. Ja może stanę sobie tutaj za tym. Nie chcę dostać czymś, jeżeli tutaj on zaraz przywoła jakiegoś potwora, czy nie wiadomo jaką inną rzecz. Ale dobra, co on tu robi? Ej, rozstawiam masę przycisków. Masa przycisków rozstawiona jest. Czy to jest jakiś jego święty rytuał i on w tym momencie zaraz coś odwali tutaj dziwnego, co się... Nie wiem, mnie to zastanawia. Co to jest to tam na dole? To jest to, co jest w endzie. To trzeba rozwalić, żeby zabić smoka. Czy to jest to, co trzeba rozwalić, żeby zabić go? Możliwe, że tak, widzowie. Jeżeli macie jakieś takie przypuszczenia, jeżeli coś wam przychodzi do głowy z tym, to dajcie znać oczywiście w komentarzu. Tylko ty mam ten netherowy kill-off. W którym momencie dostałem ten netherowy kill-off, przepraszam bardzo? Ja przecież mam swój. Skąd ja mam ten netherowy kill-off? Ej, to jest dziwne. Gdzie on jest? On znikł w ogóle. Ej, on znikł! Czy tu jest dziura? Czy on spadł na dół? Ej, dobra, widzowie, ja tu nie chcę przebywać dłużej. Wracamy z powrotem. Odkryliśmy jakąś tajną bazę Pennywise'a i to mi w zupełności wystarczy na dany moment. Muszę o tym powiedzieć Dave'owi oczywiście, jak on już wróci, ponieważ dalej go nie ma. Ja nie wiem, ja się tak martwię o niego. Totalnie nie wiem, gdzie on jest. Znikł z Palionowa, został porwany przez Pennywise'a i nie mam pojęcia, gdzie on jest, jak go szukać i tak dalej. Pisaliście mi w komentarzach, że on jest uwięziony gdzieś tutaj w tych kanałach, ale ja już przeczesałem naprawdę całe te kanały. Nie mam pojęcia, gdzie on... Oho!
Zamurowuję to, nie chcę tu przebywać dłużej. Wracamy z powrotem. Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Tu nie? W prawo? Czy to tutaj prowadzi gdzieś do wyjścia? Czy ja tutaj dojdę gdzieś? O, tu jest chyba to wyjście wodne? Tak, jest to wyjście wodne. Chociaż nie wiem, czy ja chcę tędy wychodzić. Dobra, wyjdę tędy. To już nie chcę przebywać dłużej w tych kanałach. Dobra, wychodzimy tu. Tutaj, tu, przepływamy sobie spokojnie, wypływamy z tego, jesteśmy na, z powrotem przy naszym domku. I ja tutaj chcę zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, ponieważ dzieją się tutaj rzeczy niestworzone. Niestworzone rzeczy, Pennywise szerzy postrach tutaj na tym palionowie i... Ja już się spociłem na samą myśl, co tutaj się dzieje. Odkryliśmy jego tajną bazę. To jest najważniejsze. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.